Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale mtbxc.pl. Dzisiaj wbrew pozorom nie zaczynamy kolejnego programu cyklicznego, ale mam dla Was takiego małego sprzętowego newsa, bo właśnie dzisiaj swoją premierę mają nowe widelce od RockShoxa. Chodzi oczywiście o topowy model, czyli Osida. Będzie on w wersji World Cup, RLC i RL, ale także gorącą ciekawostką jest stworzenie nowej monetki do blokady skoku właśnie od RockShoxa. No to może bez zbędnej zwłoki zacznijmy. Nowe seedy będą w trzech wersjach, tak jak wspomniałem. Wszystkie będą przystosowane do kół 27,5 cala, jak i 29,5 cala. Oczywiście w wersji Boost. Seed World Cup będzie w wersji 100 mm, jeśli chodzi o skok, natomiast RLC i RL będą miały do wyboru wersję 100 i 120 mm. I to jest mała nowość, bo seedik będzie w wersji 120 mm. Także możemy się spodziewać, że w jakichś tam rowerach trailowych także będzie on mocowany. Seed World Cup będzie wzbogacony o karbonową rurę sterową i będzie ważył 1537 gram. No ja podejrzewam, że to jest waga podana do tego mniejszego rozmiaru kół, czyli do kół 650B. Natomiast jeśli chodzi o wersje RLC i RL, to one będą się wahały od mniej więcej 1600 do 1640 gram. No w zależności od rozmiaru koła i tego, która to jest wersja. W seedzie World Cup i w seedzie RLC będziemy mogli zmieniać oczywiście blokadę skoku, a także regulować sobie bardzo łatwo tłumienie kompresji. Każdy z tych trzech widelcy będzie miał offset 42 albo 51 mm i tu oczywiście zależność jest od tego, czy mówimy o kole 27,5 cala czy 29 cali. Wszystkie te widelce do sprzedaży mają trafić już w maju i wtedy też bliżej poznamy ich złotówkowe ceny. Natomiast rzecz, która mnie dzisiaj bardziej zaskoczyła, to jest nowa monetka blokady skoku, którą będziemy mieli w gripie. I tutaj możecie sobie ją zobaczyć. Fajnie, że coś takiego jest wprowadzone. Tutaj skok jest pewnie monetki dużo większy niż przy zmianie biegów. Także możemy się spodziewać tego, że ona powinna dobrze pracować, nawet kiedy będzie jakieś błoto i ta monetka będzie mokra. No fajnie, gdyby tutaj ona nie traciła przyczepności, jak się zmoczy. I żeby można było sobie blokować, bezblokowywać zawieszenie za jednym zamachem. W ostatnich czasach przez wiele manetek, które były na kokpitach, no wyglądały te kokpity już trochę nieładnie. Więc teraz mały porządeczek, manetka w kokpicie, biegi zmieniane przez elektronikę, więc może też będą te manetki trochę mniejsze. Także no, będą chyba trochę czystsze kokpity. Oczywiście to pewnie za jakąś tam cenę, no ale o tym też się już niedługo dowiemy, ile to będzie kosztowało. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Powiedzcie w komentarzach, jakie są Wasze zdania na temat nowych sprzętów RockShoxa. No i co, pewnie za jakiś czas, pewnie w rowerach już z kolekcji 2019 będziemy mogli sobie sprawdzić ten sprzęt. Także trzeba na niego jeszcze chwilę poczekać. Dzięki dzisiaj za uwagę. Jutro widzimy się w programie cyklicznym. Do zobaczenia. Cześć.